Witam Cię bardzo serdecznie na podcaście kanału Finansista Wiedza, która procentuje, gdzie uczymy się, jak umiejętnie oszczędzać, inwestować i zarządzać finansami. To ważne umiejętności, aby wieść spokojne i szczęśliwe życie. Zapraszam na wszystkie moje media społecznościowe, które znajdziesz w opisie, a także stronę Patronite, gdzie mogę pomóc Ci w szerszym zakresie. W dzisiejszym odcinku zgłębimy temat. Jak budować majątek? 7 zasad z książki Najbogatszy człowiek w Babilonie. George Samuel Clayson w 1926 roku opublikował serię broszur o oszczędzaniu i budowaniu dobrobytu finansowego, wykorzystując historię i przypowieści z czasów starożytnego Babilonu. Wkrótce zostały one zebrane w jedną książkę, która stała się światowym bestsellerem. Najbogatszy człowiek w Babilonie zawiera uniwersalne zasady, którymi należy się kierować, aby pomnażać majątek i dbać o bezpieczeństwo finansowe swoje i swojej rodziny. 8000 lat temu, co prawda, posługiwano się złotem i srebrem, jednak zasady te są równie skuteczne dziś i pozwalają opanować sztukę finansów osobistych niczym mądrzy i zamożni Babilończycy. Arkad, czyli tytułowy najbogatszy człowiek w Babilonie, poproszony przez króla, zaczął przekazywać wiedzę świątyni nauki setce wybrańców. Wygłosił 7 sposobów na pustą sakiewkę, a przekładając to na dzisiejszy język, 7 zasad budowania majątku. Oto one. Zacznij napełniać swoją sakiewkę. Sposób ten jest tożsamy z zasadą płać najpierw sobie i sprowadza się do odkładania 1/10 zarobionych pieniędzy. Tego rodzaju poświęcenie nie powinno znacząco wpłynąć na jakość i komfort życia. Jeśli jednak wpłynie, należy podjąć działanie, o którym wspomni jedna z kolejnych zasad. Nawyk oszczędzania jest konieczny, aby nie zostać niewolnikiem pieniędzy. To odłożone środki mają stać się Twoimi niewolnikami i pracować na rzecz finansowego dobrobytu. Oczywiście 1/10 to obrazowy przykład i pewne minimum. Im więcej będziesz w stanie oszczędzić, tym szybciej napełnisz sakiewkę potrzebną do dalszych kroków. Można tutaj skorzystać z metody 6 słoików opisywanej przez T. Harva Eckera. Osobiście używam zmodyfikowanej formy tej metody poprzez kilka rachunków osobistych przeznaczonych na różne cele w ramach jednej platformy transakcyjnej w swoim banku. Pieniądze lgną do oszczędnego. Kontroluj wydatki. Jeśli nie jesteś w stanie odłożyć 1/10 swoich dochodów, w pierwszej kolejności warto sprawdzić swoje wydatki, które z nich są konieczne, a które stanowią zachcianki. Tak już jest z ludzkimi pragnieniami, że zmieniają się wraz z zarobkami i nigdy nie będą w pełni zaspokojone. Trzeba przejąć nad tym kontrolę, bowiem jeśli zawsze wydasz tyle, ile zarobisz, nigdy nie osiągniesz finansowego spokoju i dobrobytu. Nie chodzi tu o to, aby wieść ascetyczne życie, ale zaspokoić niezbędne wydatki i wartościowe pragnienia bez wydawania więcej niż 90% dochodów. Przydatny będzie w tym przypadku monitoring swoich kosztów, a następnie wykluczenie tych zbędnych. Często sam przegląd pozwoli wyłapać elementy, takie jak subskrypcje, z których nie korzystamy, czy kategorie produktów, na które wydajemy stanowczo za dużo. Pomnażaj majątek. Odłożone pieniądze stanowią Twój skarb, jednak to dopiero początek. Skarb jest jak zaczyn, który musi pracować, aby wyrósł z niego piękny bochenek chleba. Do tego potrzebne są mądre inwestycje. W Babilonie trudniono się głównie handlem, pożyczkami czy zakupem ziemi. Dzisiejszy świat otwiera przed nami dużo więcej możliwości. Od biznesu, przez nieruchomości, do różnego rodzaju instrumentów finansowych. Oczywiście inwestować trzeba mądrze i roztropnie. Ochrona skarbu jest najważniejsza. Należy jednak zaprząc do pracy każdą złotówkę, aby magia procentu składanego tworzyła strumień bogactwa. Na kanale Finansista wchodzimy w meandry dzisiejszego świata finansów. Poprzez stronę Patronite można dołączyć do zamkniętej grupy czy umówić się ze mną na indywidualne spotkanie. W ramach grupy, oprócz dodatkowych analiz i moich transakcji, publikuję comiesięczny raport specjalny wraz z aktualizacją portfela inwestycyjnego. Chroń swój skarb przed utratą. Po pierwsze, nie trać. Trud, który włożyłeś w oszczędzanie, może zostać zmarnowany w wyniku ryzykownych inwestycji. Arkad w swych przypowieściach wspomina m.in. o pożyczaniu złota tylko wtedy, kiedy mamy pewność, że kapitał do nas powróci. Wskazany jest zatem odpowiedni zastaw i ocena wiarygodności oraz potencjału pożyczkobiorcy. Przenosząc się do teraźniejszości, inwestycyjnych pułapek jest co niemiara. Na nasz ciężko wypracowany kapitał czyha wielu ludzi i instytucji. Do dziś wspomina się chociażby aferę Amber Gold, a to tylko jeden z licznych przykładów, kiedy to ludzie utracili swoje pieniądze, zachęceni z pozoru świetną ofertą. Zwykle za finansowe błędy odpowiada nadmierna chciwość. Warto zatem uważać na wszelkie inwestycje i przedsięwzięcia, gdzie obiecywane są ponadprzeciętne zyski. Nie ma nic za darmo. Im większy zakładany zysk, tym większe ryzyko. I granie z ryzykownymi inwestycjami jest niczym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jeśli nie chcesz skończyć jak wielu bohaterów filmów o mafii, w pierwszej kolejności postaw na bezpieczeństwo kapitału, a następnie na przyzwoity procent. Budowanie majątku to proces, a nie ruletka czy wyścig koni.
Zainwestuj w miejsce do zamieszkania. Najbogatszy człowiek w Babilonie uważał, że do finansowego szczęścia niezbędne jest swoje własne domostwo. Miejsce, z którego możemy być dumni i które stanowi ostoję dla naszej rodziny, daje większą pewność siebie i motywację do budowania dobrobytu. Nawet jeśli własny dom czy mieszkanie wymaga pożyczki, spłacenie jej sprawi, że staniesz się posiadaczem cennej własności. Twój majątek urośnie. Tymczasem płacąc wysoki czynsz za wynajem, budujesz kapitał właściciela nieruchomości. Własne mieszkanie to także mniejsze koszty życia. Tu warto zaznaczyć, że przy obecnym środowisku wysokich stóp procentowych istotne są rozsądne koszty kredytu hipotecznego. W tym aspekcie mam nadzieję, że w Polsce wkrótce zaczną pojawiać się coraz lepsze oferty gwarantujące stałe oprocentowanie, aby ściągnąć z siebie ryzyko zmiennej stopy. Niższe koszty życia umożliwiają przeznaczenie większej części zarobków na realizację celów finansowych. Stąd wedle Arkada należy dążyć do posiadania własnego domostwa. Zabezpiecz dochód na przyszłość. Zasada ta nawiązuje do poprzednich i polega właściwie na zadbaniu o swoją emeryturę, a także przyszłość rodziny. Kiedy nie będziesz już młody, istnieje spora szansa na to, że twoje umiejętności umysłowe i fizyczne w generowaniu dochodu spadną. Będąc rozsądnym i nie licząc na pomoc państwa, o finansową przyszłość musisz zadbać samemu. Niezbędne są inwestycje i zabezpieczenia, które przetrwają wiele lat. Plan trzeba dostosowywać. Im bliżej wieku emerytalnego się znajdujemy, tym większą wagę należy przyłożyć do zabezpieczenia kapitału i mniejszą do jego pomnażania, pamiętając, że nawet najbezpieczniejsze inwestycje wiążą się z ryzykiem. W związku z tym, że nie wiemy, kiedy przyjdzie nam odejść z tego świata, warto poczynić kroki na rzecz zabezpieczenia swojej rodziny. Można to uczynić poprzez testament czy różnego rodzaju polisy ubezpieczeniowe. Zwiększaj możliwości zarobku. Poza kontrolą kosztów istotne są wysiłki w celu powiększenia swojego dochodu. Dzięki temu strumień zasilający twoje bogactwo stanie się silniejszy. Do tego potrzebne będzie odpowiednie pragnienie przekute w działanie. Człowiek, który chce, szuka sposobów. Wyższe zarobki wiążą się z wyższymi umiejętnościami. Nie ma znaczenia, czy prowadzisz firmę, jesteś artystą, czy pracujesz na etacie. Kompetencje decydują o twojej wartości, a ta o tym, ile ci płacą. Stąd musisz postawić na naukę i rozwój. Brak postępu sprawi, że pozostajesz w tyle. Warto zastanowić się głębiej nad swoimi mocnymi stronami i szukać obszarów, w których przydadzą się one najbardziej i za które inni będą chcieli płacić. Nie trzeba ograniczać się do jednej dziedziny. Im więcej źródeł dochodu, to zarazem większe finansowe bezpieczeństwo. Jak mawiał Arkad, w Babilonie jest więcej złota, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Dla wszystkich pod dostatkiem. Złoto jednak byłby nie do osób, które znają prawdy nim rządzące oraz się do nich stosują. Życzę ci bogactwa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku kanału Finansista, wiedza, która procentuje.